Kurde, no przecież zaraz zwariuję. Przysięgam, że zaraz kurde zwariuję z tymi kaprozuchacami przeklętymi! Zostawcie mnie, kurde, dziady jedne przeklęte! No przecież kurde, cały czas coś na mnie skacze! Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku przebudowaliśmy sobie tutaj troszeczkę bazę. Oswajałem Deedicurusa, Ankylosaura, Belzebufo. Oprócz tego, to było w poprzednim odcinku, chyba Sarkozucha też oswoiłem. No tego Boszczopsa. Pozwiedzaliśmy, słuchajcie, trochę księżyca, bo potrzebowałem elektroniki i ropy. To se tam poszedłem pozabijać co nieco. No, było tam bardzo niebezpiecznie, prawie tam umarłem. No ale jak ktoś nie widział poprzedniego odcineczka, to serdecznie oczywiście zapraszam. Zwiedzaliśmy też wulkan. Zresztą, no tam oswajałem te dinozaury. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o bazę, to brakuje mi, słuchajcie, polimeru. I polimer można zdobyć albo na zimie, albo na oceanie, z tego co mi pisaliście. I teraz, czekajcie, co to jest za krwawiec? Czy to jest mój krwawiec? Dobra, wiecie co, ja se to schowam. Barego też se schowam. W sumie mi pisaliście... O, kurde, ile tu rzeczy jest. Może korytko bym zrobił na to. Nie, do lodu wytosowam na razie. Mówiliście mi, żebym Sarkozucha użył pod wodą. Ale w sumie z drugiej strony Baryonyx chyba jest lepszy, kurde, bo on może zestunować dinki. I mam tu przywiązanie, mam go rozmnożonego. Kurde, w sumie nie wiem, ej, ten Sarkozuch może być słabszy, nie? Spróbuję zrobić siodło na niego, najwyżej sobie spróbujemy go użyć, no zobaczymy. No dobra, słuchajcie, na razie idziemy na ocean, a później ewentualnie pójdę na wulkan. Na wulkan, bo tam chyba tam są jakieś... No chyba tam są jakieś dinki, które mają futerko. W sumie pewny nie jestem. Teraz kurde nie mogę sobie przypomnieć. Dobra. I tam chyba te kaczki trzeba zabijać, nie? Ej, stój. Ale on pod wodą... On pod wodą nie może chwytać tego. Atakować może? Dobra, atakować chyba może. 26 polimeru tylko. Dobra, i szczerze? Lepszy będzie Baryonyx. Może ten krwiopijec w sumie jest szybszy pod wodą, ale jakoś tak wygodniej mi się będzie zabijać chyba ich Baryonyxem. No i też jak coś mnie zaatakuje, jakieś megalodony czy coś, to mogę to zestunować i zabić też, nie? Ichthyozaur. I w sumie, kurde, przydałaby się baraninka. Ja bym sobie takiego ichthyozaura oswoił, bo w sumie można by było tutaj tuso chyba oswoić, nie? W oceanie. A tuso by się przydało, żeby robić tutaj misje podwodne. Słabo trochę, bo mało tych kaczek jest, daleko trzeba pływać. I w sumie nie wypada tego jakoś bardzo dużo, nie? Ale dobra, no na razie nie mamy innego sposobu na zdobycie tego polimeru. Niestety... No chyba, że poszedłbym po futrzany pancerz. Ej, patrzcie, raptor się pojawił i tam go widzę. Tylko pytanie, czy to jest... czy to jest ocean? To chyba nie będzie ocean. Sprawdźmy mapę. No nie, to nie będzie... Ej, ale to może być bagno. Ile tego polimeru mam? Dobra, zabijmy jeszcze jedną kaczkę. Kurde, jeszcze jedną bym się przydało zabić. Bo nawet dwie. I tepujemy się stąd. Kurde, jak ja mam się stąd wytepować? To mnie zeżerę coś, jak ja się spróbuję wytepować. No i kurde, nigdzie go nie widzę. Może to jednak nie... Może to jednak nie na bagnie. Ała! No dobra, trudno.
Kurde, no nie znalazłem żadnego prezentu. I wyglądało z tego oceanu, to wyglądało tak, jakby to gdzieś tutaj miało być, no ale niestety. Hey, Chilene, reporting for adventure. No i słuchajcie, mam wystarczającą ilość polimeru, żeby zrobić sobie piecyk i żeby sobie zrobić takie podstawowe tam rzeczy. No ale to nie zmienia faktu, słuchajcie, że w sumie moglibyśmy zdobyć futro i pójść na zimę pozwiedzać, nie? O nie, brakuje mi ropy. I metal się jeszcze nie przepalił. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie na wulkan. Wkurzają mnie te robale tu. Kurde, cały czas próbuję to zabić, nie daję rady tego zabić, nie? Dobra, w każdym razie idziemy na wulkan. Pójdziemy na wulkan. Czekajcie. Pójdziemy na wulkan. SE. Poszukamy tutaj oleju. I spróbujemy może sobie molocha oswoić. Mówiliście, że on zbiera dobrze drewno, więc w sumie kurde chciałbym to przetestować. Nigdy w życiu nie używałem molocha ciernistego. No, nawet są tu molochy. Ale gdzieś tu chyba powinny być skałki. Kałki z olejem. O, na to musimy uważać. O nie, duszę się. Znaczy zaraz się uduszę. O nie. Zginę czy nie zginę? No, prawie zginąłem. Kurde. Ej, tu jest skałka z olejem. Nie ma tu gejzera? O, kurde, tylko 24 ropy? Może to siekierą się zbiera? Nie no, raczej wątpię. Ankylozaurem może spróbuję, kurde, jak znajdę skałkę jeszcze jedną. O, jest skałka. Czy coś mi tutaj zeżre? Wygląda na to, że nie. Spróbujmy ankylo. Kurde, jakiś magmazaur tu strzela. Boże święty, uciekam stąd. Nadal mało ropy mam. Ja nie wiem, czy te płomyki to są te gejzery, czy nie. Kurde, strasznie się tego boję. Bo mi to wybuchnie i ja się uduszę, nie? Tu są dwie skałki w wodzie. Dobra, no Ankylo chyba zebrał więcej niż... Niż ja kilo, albo nie? Dobra, no ale mam wystarczającą ilość na piecyk już. Ej, chyba kilofem więcej zebrałem. God damn it, mogłem to kilofem zbierać. Chociaż według Dododexa ankylozaur lepiej niż kilo zbiera, więc w sumie kurde nie wiem, ciekawe to jest. Dobra, i wiecie co? Mam wystarczającą ilość oleju, nie będę kurde szalał tutaj za bardzo, bo zaraz umrzemy pewnie. Chodźmy poszukać może jakiegoś molocha. Tylko kurde, fajnie by było w takim w miarę bezpiecznym miejscu go znaleźć. I wydaje mi się, że te molochy na całym wulkanie się respią, więc możemy pójść troszeczkę wyżej, z dala od tego bagna, powiedzmy, wybuchającego, eksplodującego, z dala od magmazaurów. O, tam jest jakiś moloch. 20.90. Wygląda jakby był zablokowany. Więc spróbujemy sobie go oswoić. A, tylko ja chyba nie wziąłem sobie prastarego mięsa. Będziemy musieli poszukać jakiegoś prastarego mięsa. To chyba nie jest jakiś duży problem tutaj na wulkanie. No ale musimy uważać też, żeby się nie spalić. Ucieka mi! Stój! A ja po głowie strzelałem, tak, dlatego tak dużo torporów chodziło. Gdzie? Zaśnie? Zasnął. Mam prastare mięso? Nie mam. Dobra, sprawdźmy jeszcze tego. Pobierz ropę. Jeden ropa, aha.
Dobra, to się nie kalkuluje w ogóle zbieranie tego. Dobra, z czego najszybciej mógłbym zdobyć tutaj prastare mięso? Tylko nie ze Stego Zaura. No ja nawet nie jestem pewny, czy ze Stego Zaura wypada prastare. Ale z tego zauru to mnie może zabić, nie? Trochę się cykam z tego zaurów. Alozaur? Gdzie to powinno zadziałać. Dobra, jest prastare mięso, super. Nasz moloch już w sumie może być głodny, więc powinien się szybko w miarę oswoić. Dobra, pięknie, mamy to. Zaraz go sobie przetestujemy. Tylko wracam do bazy, bo się kurde tutaj zjaram zaraz. Ale mam wszystko, co potrzebowałem, czyli mam ropę, mam molocha do drewna, więc spoko. Możemy sobie przetestować molocha. No i przede wszystkim... fajnie by było ogarnąć sobie tą szklarnię. Znaczy może nie tyle co szklarnię, co te pola uprawne, żeby mieć warzywka. W sumie z drugiej strony, po co mi te warzywka, nie? Ale są jakieś zupki, które mi dają odporność na temperatury, więc sobie fajnie by było coś takiego używać tutaj, nie? Więc niech się zbierają już pomalutku te warzywka. Fajnie by było w sumie oswoić sobie fiomie i fajnie by było oswoić sobie kilka żuczków. Kurde, patrzcie, zawsze mi coś pod bazę przychodzi i zawsze jak coś mi przychodzi pod tą bazę, to kurde, to jest na ogromnym poziomie, nie? Przyszedł przecież Capro na 130, przyszedł Sarko na 130, a teraz Bronto na 130, ale nie, Brontozaura nie będę oswajał, słuchajcie, nie będę go oswajał. Dobra, metal w sumie powinien już być przepalony. No nie, jeszcze nie, ja pierdziu, ale to się powoli przepala. No i chłop mi tu będzie kurde teraz chodził, nie? A! Potrzebujemy glinę na jego siodło. Potrzebujemy piasek i sok z kaktusa. Nie, nie. Kto mi kurde powiedział? Kto napisał, że siodło tanie jest na niego? Glina. 50 gliny. Dobra, mogę kupić gliny tyle. Dobra. Przecież ja nawet nie wiem, gdzie ja tutaj piasek mogę zdobyć na tej mapie. Dobrze, że ta Helenka jest, bo kurde byśmy tutaj zginęli kurde bez niej. Dobra, możemy sobie przetestować molocha i... może poszukam sobie fiomi, żeby mi robiła jakieś... Co to tam jest? Tam jest fiomia? Nie. Żeby mi robiła już kubki. A z tych kubek możemy sobie później oswoić żuczka, nie? Dobra. Fiomia powalona. Tylko oczywiście nie wziąłem sobie majoberek. Ale to... A miały majoberki, dobra. Nieważne, kurde, nieważne. I ona chyba szybko głodna się robi, nie? No, szybko się głodna robi. Szybko to zje. Będziemy mieli fiomie do robienia kubki. Także spoko. W sumie możemy wcisnąć jej kilka steamberek od razu. A, mam tylko 3. Ona już kupę zrobiła, widzicie? Dobra, mam trochę kupy, idziemy poszukać jakiegoś żuka, tylko z tymi żukami to tak różnie tutaj jest, bo owszem, ja widziałem ostatnio żuka jakiegoś. No ale w sumie one tutaj tak się nie respią, tak wszędzie się nie respią, nie? Więc może nie będziemy baryonyxem chodzić. Tylko pójdziemy krwawcem, sobie polatamy trochę tutaj i spróbujemy żuczka znaleźć. Dobra, z tego co sprawdziłem, słuchajcie, to te żuczki respią się właśnie w okolicach, gdzie krwawce oswajaliśmy. Tylko ja muszę uważać, żeby mnie jakiś krwawiec nie chwycił, nie? Małpki się tu respią też, ale jaja. Dobra, mam jakiegoś żuczka. Kubki na ostatni slot. No i pięknie mamy to. Zrobiłem sobie ten pistolecik do chowania dinozaurów, bo to kurde jest mega wygodne. Ale jeden żuczek to może być mało, wiecie? Więc spróbuję jeszcze jednego znaleźć. Ale to może być problem zaś, nie? Kurde, ile mrówek. A jak potrzebowałem mrówki, to i nie było mrówek, nie? Czy ja muszę siedzieć? Czemu one się uciekają ode mnie? O,
Boże, nie. Chciałem sobie cement pozbierać, no. To mi kurde wszystko uciekło. Kurde, no przecież zaraz zwariuję. Przysięgam, że zaraz kurde zwariuję z tymi kaprozuchacami przeklętymi! Zostawcie mnie, kurde, dziady jedne przeklęte! No przecież kurde, cały czas coś na mnie skacze! Dobra, walić to kurde. Chciałem jeszcze jednego żuka znaleźć, ale nie mogę znaleźć, kurde. Latam tu kurde już pół godziny i nie mogę znaleźć żuka, nie? A już mam dość tych koprosuchusów, które mnie cały czas zrzucają. Prawie kurde umarłem, no. Walić to. Wystarczy mi jeden. Kurde, nie mogę nic zrobić teraz. Gościu, teleportnij mnie do bazy. Czemu to jest kurde popsute? No dobra, więc słuchajcie, teraz tak. Wykorzystam sobie tego Soul Terminala do robienia nawozu. Mógłbym to robić ręcznie, mógłbym to robić w inny sposób, ale w sumie po co? Ja sobie tu fiomię wsadzę, ja sobie tu żuczka wsadzę, wsadzę sobie też te kupy tutaj, bo po co mi one? No i ustawimy sobie to, żeby mi to robiło kubki, nie? Beatles Convert Poop, Poop Generation, Poop Generation. I będzie gites. Tutaj sobie tylko ustawimy, żeby nie było tego za dużo. No i teraz już powolutku żuczek powinien robić kubki, znaczy ten nawóz. Fiomia będzie robić kubki. No i my sobie możemy postawić gdzieś nasze pola uprawne. Tylko kurde, teraz się zastanawiam właśnie, jak to zrobić. Bo jak ja tutaj zacznę sobie stawiać te pola uprawne, to ja tutaj będę miał ciasno bardzo. Tam na dole chyba już i tak nie pojawiają mi się materiały. Aczkolwiek jak ja zacznę też tam budować, to coś mi może te pola uprawne zniszczyć, więc... Kurde, i tak źle, i tak niedobrze, nie? O, nie mam drewna. Dobrze się składa, że nie mam drewna. Bo weźmiemy sobie, przetestujemy sobie molocha. No i zobaczmy, jak on zbiera to drewno. Całkiem przyzwoicie. On ma w ogóle redukcję na drewno? Ma redukcję na drewno, ale chyba bóbr ma większą redukcję na drewno? No i teraz pewny nie jestem. No ale całkiem przyzwoicie zbiera to drewno. Całkiem przyzwoicie zbiera. Kurde, ostatnio nie wiem, czy w poprzednim odcineczku, czy w którymś tam odcinku, w każdym razie pokazywałem, jak używałem transfer toola do przenoszenia materiałów. Mój transfer tool zniknął z ekwipunku. Zrobiłem se nowy i moje presety się usunęły. Więc szczerze mówiąc, troszeczkę się załamałem w tym momencie. Będę musiał sobie od nowa robić. No to nie jest jakiś duży problem, no ale wiecie, sam fakt, że muszę robić. Dobra, 9 fundamentów sobie zrobię i zrobię sobie 12 ścianek, może drzwiczki jeszcze jakieś. Więc no, zabuduję sobie tak, no jedną ścianką, żeby mi tam się nic nie weszło do tej mojej hodowli. I no później sobie to zastąpię szklanymi ścianami po prostu i zrobimy sobie z tego szklarnię gdzieś tutaj w tym miejscu, nie? Fajnie by było jakąś windę zrobić albo coś, żeby się tutaj jakoś łatwo wychodziło do góry, ale no to na razie nie jest moje zmartwienie, słuchajcie. Może gdzieś w przyszłości zrobię sobie tutaj taki mur wielki i wiecie, i wtedy będę sobie tutaj mógł schody jakieś zrobić i będę sobie mógł chodzić i w ogóle będzie fajnie, nie? To by było super. Ciekawe, czy ten zrobił już jakąś kubkę, jakiś nawóz. Nie zrobił. Powinien robić. A może to jeszcze powinienem zaznaczyć? Nie wiem, dobra, no nieistotne. Powinien robić, więc może potrzebuje po prostu więcej czasu. Zgarnijmy fundamenty i zróbmy jeszcze 12 ścianek. Nie, 11 ścianek. Jeden ten, dobra, czekajcie, jeden ten i 11 ścian. Dobra, pięknie. Jak na złość, słuchajcie, znowu dziad jeden przeklęty Mikołaj, kurde, nie jest na bagnie, nie słyszę go w ogóle. I muszę sobie konwerter zrobić, bo z jakiegoś powodu zrobiłem duże pola uprawne zamiast te z moda. One się przynajmniej snapują do fundamentów, więc łatwiej mi to będzie... A, no tak też można, tak też można. No dobra, wydaje mi się, że drzwi w sumie wstawiać nie muszę, no bo co mi tu wejdzie? Ani raptor nie przejdzie przez te drzwi, ani nic.
Więc w sumie to wystarczy. Tutaj sobie zaczniemy nasze warzywka sadzić. No, coś na pewno z tych warzywek będziemy robić. Bo no zupki są na temperatury i tak dalej, i tak dalej. Więc no w sumie wszystko co tam będę mógł później z tych warzyw zrobić, na pewno coś będziemy mogli zrobić. Coś będziemy mogli. Z czegoś będziemy mogli zrobić użytek. O! Kurde. Jeszcze chyba nie mam wystarczającej ilości metalu na piec. No, 88 metalu mi brakuje, no także niedużo. W następnym odcineczku już piecyk będziemy mieli, bo słuchajcie, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!